Dzień dobry, witam serdecznie na gali wręczenia nagród powiatu cieszyńskiego w dziedzinie sportu. Gali w niezwykłych pandemicznych okolicznościach, być może mniej uroczystej, ale nie mniej ważnej. Mniej uroczystej ze względu na rozmiar uroczystości, a nie na wagę tego wydarzenia. Czym jest sport? Przekonaliśmy się, drodzy Państwo, w pierwszych miesiącach pandemii. Przekonaliśmy się jako kibice, jako zawodnicy, jako uczestnicy sportowych wydarzeń, których po prostu nie było. Wtedy doceniliśmy wagę tego, co jest w naszym życiu obecne ciągle, a czego być może nie zauważaliśmy. Dzisiaj nagrodzimy fantastycznych ludzi, sportowców, trenerów, szkoły, tych wszystkich, którzy kształtują sport na terenie naszego cieszyńskiego powiatu. Zapraszam pana starostę i proszę go o kilka słów. Szanowni Państwo, jak powiedział pan Adam, pan dyrektor, sport to coś bardzo ważnego, coś, co jest z nami od zawsze. Gdybyśmy popatrzyli nawet na medyczne określenie mens sana in corpore sano, mówiące jasno, że w zdrowym ciele, w zdrowy duch, to widać, jak starożytni mieli podejście, jakie mieli podejście do ruchu, do zdrowia, do tężyzny fizycznej. Ale muszę powiedzieć, że patrząc na was, na sportowców, na szkoły, z których wyszli, mam takie uczucie z jednej strony wielkiego podziwu, z drugiej strony, no chyba muszę powiedzieć, zazdrości. Otóż zapytajcie tak przeciętnego człowieka, czy wie, kto to jest Kubicius, Szczurek, a pewnie poza wąskim gronem samorządowców nikomu się to nie będzie z niczym kojarzyło, zwłaszcza poza naszym powiatem. Ale zapytajcie, ominę celowo nazwiska tutaj obecnych, żeby kogoś nie, żeby was jakoś nie poróżnić. Zapytajcie, czy powiedzcie nazwisko Małysz, Kajetanowicz, Żyła, Błachowicz. To myślę, że od razu wszyscy skojarzą, kto to, skąd to, gdzie żył, w jakiej szkole się uczył. I myślę, że to najlepiej pokazuje, jak ciężką pracą, jak codziennymi ćwiczeniami dojść do efektów, dojść do sukcesów, dojść do mistrzostwa. No tak się składa, że nagrodzić wszystkich nie możemy, ale przynajmniej ci z Państwa, którzy tutaj są, i szkoły, które prowadzą młodych sportowców, mamy możliwość w jakiś sposób nagrodzić, w jakiś sposób wam pogratulować tej ciężkiej pracy, tego wysiłku, który już owocuje, a mam nadzieję, że będzie owocował jeszcze większymi nagrodami i mistrzowskimi tytułami. Skoro zacząłem od łacińskiej maksymy, to pozwolę sobie taką skończyć. Per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd i tych gwiazd, tych medali, tych zwycięstw wszystkim wam życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie starosto. Za momencik przystąpimy do honorowania wyróżnionych sportowców i to zarówno jeśli chodzi o wyróżnienia i nagrody. Kilka słów o nagrodach i wyróżnieniach z dziedziny sportu za rok 2019. W roku bieżącym wpłynęło 69 wniosków dotyczących honorowania zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wysokie osiągnięcia uzyskane w roku poprzednim. Wśród wyróżnionych i nagrodzonych sportowców powiatu cieszyńskiego znalazły się osoby startujące w Mistrzostwach Świata, Europy oraz Polski, a także w wielu innych znaczących, prestiżowych zawodach sportowych. Nasi sportowcy wywalczyli medale, trenując sporty walki, sporty siłowe, zimowe, motocross, rajdy samochodowe, lekkoatletykę, nurkowanie, pływanie, a nawet
A nawet nurkowanie, no właśnie, jakoś podkreślone dodatkowo tutaj zostało to nurkowanie jako sport być może nieoczywisty dla nas wszystkich. Wśród dzisiejszych laureatów znaleźli się również trenerzy, którzy swoją pracą szkoleniową podnoszą skalę, poziom wymagań i mobilizują sportowców do pracy. Bardzo proszę o wręczenie wyróżnień pana starostę Cieszyńskiego oraz pana przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława Kubicjusza. Zapraszam panów. Krótka informacja techniczna. Będę wyczytywał nazwiska uhonorowanych sportowców bądź trenerów. Zapraszamy tutaj na środek. Po ceremonii wręczenia zapraszam na ściankę do indywidualnej sesji bardzo króciutkiej, zdjęciowej każdego nagrodzonego sportowca bądź trenera. Mili państwo, z wielką przyjemnością ogłaszam nazwiska osób wyróżnionych. Pan Joachim Krężelok, złoty medal w rzucie oszczepem podczas para lekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Bydgoszczy. Zawodnik jest reprezentantem integracyjnego klubu sportowego Cieszyn. Wielkie brawa. I zapraszam panie Joachimie na naszą ściankę, na króciutką sesję zdjęciową. Kolejną osobą wyróżnioną jest pan Tomasz Grubel, lekkoatleta. Złoty medal w rzucie oszczepem podczas para lekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Bydgoszczy. Witam serdecznie i gratuluję. Zapraszam do nas pana Mirosława Madzie. To również lekkoatleta. Złoty medal w pchnięciu kulą podczas para lekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Bydgoszczy. Siódme miejsce w rzucie dyskiem i dziesiąte w pchnięciu kulą podczas para lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Doha. Niestety nie ma z nami pana Mirosława. Ale jest za to pan Janusz Rokicki. Wielkie brawa i zapraszam pana Janusza do nas. Podwójny złoty medalista, pchnięcie kulą oraz rzut dyskiem podczas para lekkoatletycznych Mistrzostw Polski. Piąta lokata w pchnięciu kulą podczas para lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Doha. To jedno z wielu jego osiągnięć. I zapraszam do krótkiej sesji. Niestety nie ma z nami pani Kingi Górny, lekkoatletki w skoku otyczce. W nagrodę w jej imieniu odbierze pani Maja Hamot, również lekkoatletka, której największe osiągnięcia w roku ostatnim złoto w skoku otyczce na międzynarodowym meczu Polska-Ukraina, Białoruś-Turcja w Kijowie, srebro na halowych Mistrzostwach Polski U18 w Toruniu w skoku otyczce, złoto na Mistrzostwach Polski U18 w Poznaniu, reprezentanta Polski oraz uczestniczka kadry narodowej w lekkiej atletyce. Pani Maja odbiera również nagrodę w imieniu Kingi Górny. Wielkie gratulacje. A teraz dla pani Mai. Tak, połączyłem to, bo zabraknie miejsca w rękach na puchary i dyplomy. Gratulujemy serdecznie. I bardzo prosimy o przejście na ściankę. Niestety nie ma z nami również pana Grzegorza Szczechni, doskonale państwu znanego z biegów ekstremalnych. W jego imieniu nagrodę odbierze pani dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika. Zapraszam serdecznie pani dyrektor. No, pan Grzegorz zaangażowany, musi nadrabiać teraz, rozumiem, wolne dni. Nie miał wolnych dni, ale pracuje rzetelnie. Pracuje również poza miejscem zatrudnienia, organizując fantastyczne wydarzenia Barbarian Race. Zapraszam na ściankę, ale ja nie jestem Grzegorz Szczecha, nie mogę iść na ściankę. Przepraszam, jego imię. Myślę, że okazja do sfotografowania pana Grzegorza będzie. Kolejną wyróżnioną osobą jest pan Aleksander Zniszczoł, doskonale znany skoczek narciarski. Niestety nie ma pana Olka z nami. Zatem zapraszam do nas panią Magdalenę Kobielusz. Srebro w Mistrzostwach Polski Seniorów
10 km, styl dowolny, złoto na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 10 km bieg łączony, srebro na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. No, a także wiele innych nagród i wyróżnień. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne LZS Sokół Szczyrk. Tam na co dzień trenuje Magdalena. Niestety nie będzie z nami kolejnej wyróżnionej osoby, pani Elizy Rudzkiej, również z narciarstwa klasycznego, reprezentuje nas w biegach narciarskich. A czy jest z nami pan Adam Cieślar? Pan Adam Cieślar, narciarstwo klasyczne, kombinacja norweska. Niestety nie ma. Mógłbym odebrać w imieniu, wszystko by się zgadzało, jednak nie ta fizjonomia. Gratulujemy zatem. Niestety nie ma również z nami pani Katarzyny Wąsek, reprezentantki broniącej barw nie tylko naszego powiatu, ale naszego kraju w narciarstwie alpejskim. Ale mamy nadzieję, że dotarła do nas pani Monika Sawczuk, złoto na Mistrzostwach Polski Młodziczek w judo. Srebro w Pucharze Polski Młodziczek w judo. Nie ma również. Czy jest pani Maria Bober w takim razie? Brąz drużynowo i piąte miejsce indywidualne na Mistrzostwach Europy w Belgradzie. Mistrzostwo Polski indywidualne w Poznaniu. Kendo. Pani Mario, zapraszamy na ściankę. Kolejną wyróżnioną osobą, której niestety nie ma na naszej gali, jest pan Adam Tomiczek. Sekcja motocyklowa enduro, cross country, wielkie osiągnięcia. Gratulujemy serdecznie, nagroda będzie do odbioru. Nie ma z nami pana Kajetana Kajetanowicza. W jego imieniu nagrodę odbierze partnerka. Pan Kajetan w ubiegłym roku drugie miejsce klasyfikacji rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata WRC2. Wielkie brawo. Prosimy przekazać pozdrowienia od powiatu cieszyńskiego. Pan Bartosz Loter, pływak. 3 srebrne medale Mistrzostw Polski, 14-latków. 3 złote medale w Pucharze Polski. 6 złotych medali Mistrzostw Śląska. Rekordzista Śląska na 50 i 100 metrów. Stylem klasycznym. Reprezentant kadry narodowej juniorów. Pływackie Towarzystwo Delfin Cieszyn. Zapraszam do nas pana Mateusza Malinę. Brązowy medal w głębokościowych Mistrzostwach Świata Federacji AIDA w konkurencji CNF. To jest nurek, nurkowanie, o którym mówiłem. Pewno pan Mateusz gdzieś nurkuje teraz. Mam nadzieję, że niezbyt głęboko. Pani Anna Stanieczek. Mistrzyni Polski i zdobywczyni Pucharu Polski w konkurencji łuków bloczkowych. Start w Mistrzostwach Świata. Zapraszamy serdecznie do nas. Wielkie brawa! I pani Ania odbierze również nagrodę dla pana Przemysława Koneckiego, który do nas nie dotarł. To halowy mistrz Polski juniorów młodszych w łucznictwie również. Niestety nie ma z nami pana Przemysława, jak pani Ania powiedziała, jest w Turcji, przebywa w Turcji na zawodach, na treningach, zgrupowaniach. Ale jest z nami pani Maria Juroszek, siłowanie na rękę, podwójne złoto na 19 Mistrzostwach Polski w Amwrestlingu w rywalizacji ręki prawej w kategorii osób niepełnosprawnych, Open oraz w kategorii Master Kobiet plus 70. Powołanie do kadry narodowej polskiego armwrestlingu na Mistrzostwa Europy i Świata. Brąz na Mistrzostwach Świata i wiele, wiele innych osiągnięć. A przede wszystkim pani Maria jest ciepłą, fantastyczną osobą, która robi również wiele dla innych. Zapraszam do nas trenerkę utytułowanej pływaczki Kingi Iwańskiej, panią Martynę Weres.
Czy jest pan Witold Stoller z nami, również trener Kingi Iwańskiej? Niestety nie ma pana Witolda z nami. Zapraszam w takim razie, jeżeli jest wśród nas, pan Arkadiusz Lipa, trener judo, trener utytułowanych judoków, prezes klubu sportowego Cieszyn. Dzień dobry, witamy wśród nas. Jeszcze jedno ostatnie wyróżnienie, pan Andrzej Grein, działacz sportowy i trener sekcji tenisa stołowego, organizator wielu imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim, Ludowy Klub Sportowy Beskid Brenna. Niestety nie ma z nami pana Andrzeja. Szanowni Państwo, zatem przystąpimy do wręczenia nagród powiatu cieszyńskiego. To nagroda finansowa, która zostanie przekazana przelewem na konta bankowe, a także statuetka oraz dyplom. Niestety nie ma z nami trzech osób z grona pięciu nagrodzonych. Są z nimi pan Dominik Bury, narciarstwo klasyczne, pan Piotr Żyła, skoki narciarskie oraz Mateusz Herman, jiu-jitsu. Ale są z nami pani Kinga Iwańska, złoty medal w pływaniu na 100 metrów stylem klasycznym oraz złoty medal w pływaniu na 100 metrów stylem zmiennym na 15 Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi. Wielkie brawa! Zapraszam serdecznie na ściankę, żeby dopełnić formalności fotograficznych. Niestety nie ma z nami również nagrodzonej Ilony Świetni, jest mama. Zapraszam serdecznie. Pani Ilona Świetnia, złoty medal w grze podwójnej, złoty medal w grze drużynowej, srebro w grze pojedynczej oraz brąz w grze podwójnej. Tenis stołowy. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów. Wielkie brawa. Bardzo dziękuję za wręczenie tych nagród. Teraz przystąpimy do honorowania szkół i gmin. Szanowni Państwo, Powiatowy Związek Sportowy w Cieszynie na zlecenie powiatu od 20 lat organizuje współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z powiatu cieszyńskiego. W ramach zadania kontynuowane są zawody szkolne, gminne, powiatowe, w których wyłaniane zostają reprezentacje powiatu do dalszych rozgrywek na zawodach wyższego szczebla rejonowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego. W minionym roku szkolnym, pomimo sytuacji epidemiologicznej, udało się zrealizować 21 zawodów w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu cieszyńskiego. Piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka koszykowa, zawody pływackie, mini koszykówka, mini piłka siatkowa, piłka nożna, zawody lekkoatletyczne, czwórbój, piłka siatkowa, plażowa, sztafetowe biegi przełajowe, szachy to konkurencje, w których młodzi sportowcy rywalizowali. Drodzy Państwo, zatem współzawodnictwo dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego w roku 2019-2020. Igrzyska dzieci, a więc tych najmłodszych sportowców. Trzecie miejsce w tej kategorii zajęła szkoła podstawowa numer 1 w Cieszynie. Zapraszam serdecznie przedstawiciela szkoły. Jest pan dyrektor. Nagrodzone szkoły otrzymują dyplom, statuetkę oraz karty upominkowe. Bardzo proszę o wręczenie nagród. Jest wśród nas pan przewodniczący GLOS. Zapraszam serdecznie, panie Tadeuszu, do nas. Bardzo proszę, panie Tadeuszu, o wręczenie nagród. Będzie ich jeszcze kilka. Ale na zdjęciach będzie. Drugie miejsce we współzawodnictwie dzieci i młodzieży, Igrzyska Dzieci, Szkoła Podstawowa imienia Powstańców Śląskich w Strumieniu. Miejsce drugie. I również zapraszam na ściankę.
I szanowni państwo, miejsce pierwsze, Szkoła Podstawowa imienia Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich. Druga kategoria wiekowa, Igrzyska Młodzieży. Miejsce trzecie, Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Skoczowie. Szkoła Podstawowa numer 3. Zapraszam serdecznie. Miejsce drugie w tej kategorii, Szkoła Podstawowa numer 1 w Cieszynie. I szanowni państwo, najwyższe miejsce na podium w Igrzyskach Młodzieży, Szkoła Podstawowa numer 1 imienia Pawła Stalmacha w Wiśle. Szanowni państwo, kategoria licealna, licealiada, miejsce trzecie. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych imienia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Cieszyn! Miejsce drugie. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Zapraszam panią dyrektor. I szanowni państwo, najwyższa pozycja na podium, miejsce pierwsze, drugie liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Wielkie brawa! Drodzy państwo, pozostały nam jeszcze tylko 3 nagrody do wręczenia, bardzo ważne. Klasyfikacja ogólna gmin. Nagrodę wręczy ponownie pan przewodniczący Tadeusz Gros oraz pan starosta Mieczysław Szczurek. Panie Tadeuszu, czy kilka słów komentarza do tej rywalizacji tegorocznej, jak w tych szczególnych warunkach przebiegała? Determinacja, upór, siła dążenia do celu. Gratulacje również za organizację tych wszystkich zawodów, bo to rzecz niezwykle ważna. Trzecie miejsce w kategorii ogólnej gmin, gmina Brenna. Zapraszam serdecznie. Miejsce drugie w klasyfikacji ogólnej gmin, gmina Skoczów. I szanowni państwo, miejsce pierwsze, Cieszyn. Thank you.
Niestety nie ma pani burmistrz z nami, choć miała być. Przekażemy, przekażemy. Ja mogę odebrać w imieniu pani burmistrz. Ale myślę, że wszystko zostanie przekazane. Dziękujemy państwu serdecznie za udział w tej gali niezwykłej, odbywającej się w niezwykłych okolicznościach, innych niż te, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia. Mam nadzieję, że sportowcom w tym czasie pandemii nie zabraknie siły, nie zabraknie motywacji, mimo tego, że wiele zawodów sportowych zostaje odwołanych, że nie wiemy, co czeka nas w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach i jak ta rywalizacja sportowa będzie również przeprowadzona w roku następnym. Wiele znaków zapytania. Ja jednak pozostaję i pozostawiam państwa w tej nadziei, że uda nam się w przyszłym roku spotkać w szerokim gronie, w normalnych warunkach i nagrodzić kolejne sukcesy naszych sportowców, sportowców dumnie reprezentujących powiat cieszyński. Bardzo państwu dziękuję, życzę miłego dnia, miłego popołudnia.